13 sierpnia 2014 roku wróciłam do domu koło godziny 14:15. Córka siedziała w pokoju, czytała, piła kawę. Usiadłam i zaczęłam z nią rozmawiać. W ciągu kilku minut nagle córce przewróciły się do góry nogami oczy. To wyglądało przerażająco. Upadła na bok na wersalce, na której siedziała. I była rzucana, drgawki były tak straszliwe, że gdzieś na 40 centymetrów rzucało córką po tej wersalce. W pierwszym momencie miałam ochotę złapać córkę i próbować opanować. W drugim momencie złapałam ręką za telefon, zadzwoniłam na pogotowie ratunkowe. Pęknięcie tętniaka i zalanie krwią nastąpiło praktycznie całego mózgu. Parę dni było lepiej, później nastąpiło to, co często następuje, wodogłowie powstało. Była drugi raz operowana, usunięto to wodogłowie. Za parę dni okazało się, że zaczyna się coś dziać z raną tutaj z boku, prawda? Łopa się powstaje, więc trzeci raz ją operowano. Po tych 5 operacjach neurochirurgicznych córka dostała sepsy. Sepsy, która zabija ludzi młodych i zdrowych. Ona ją przeżyła. Następnie za 2 czy 3 dni najgorsze bakterie układu moczowego się wdały. Poradzili sobie. Praktycznie 3 lata pełne leży w domu, 24 godziny na dobę ma opiekę. W ogóle nie jestem w stanie już przy córce zrobić tych czynności, które córka wymaga. Ćwiczenia, które wykonujemy, są to ćwiczenia głównie metodą NDT Boba dla dorosłych. Jest to metoda przeznaczona dla pacjentów z takimi dysfunkcjami. Głównie dla pacjentów po udarach, dla takich pacjentów jak Gabrysia. Pacjent neurologiczny jest to jeden z najtrudniejszych pacjentów, ponieważ tych efektów nie widać z dnia na dzień. Musi to być współpraca 24 godziny na dobę takiego zespołu, czyli to nie jestem tylko ja, ale to jest mama Gabrysi, to są pani opiekunki, to jest pani logopedka. Rehabilitacja odbywa się we wszystkie dni roku, wszystkie święta. Pani Gabrieli, żeby pomóc, to koszty utrzymania całości, związane z całością utrzymania, to jest w granicach 15-16 tysięcy miesięcznie. Zaczęliśmy działać fundacją z Caritasem, pieniążki na rehabilitację. Moja córka jest, jak profesor Ząbek mi mówił, to jest jedną z 8 przypadków na świecie, które przeżyło to, co córka. 8 osób przeżyło. Jest jedyną osobą na świecie, która idzie do przodu, która rozumie i która powoli, powoli wraca. Zwracamy się do ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc, mają chęć
nie czują się, że tak powiem, wyobcowani ludzką krzywdę. Skończyłam 78 lat. Owdowiałam, mam 42 lata. Moja córka jest moim jedynym dzieckiem, jest jedynaczką. Jest po rozwodzie, nie ma dzieci. Ja mam starszą siostrę, która ma 82 lata, mieszka w Warszawie. Jest osobą schorowaną. Miałam brata młodszego od siebie, wspaniałego, cudownego. Półtora roku temu zginął w wypadku komunikacyjnym w Warszawie. Ja się codziennie panicznie boję, żeby zdążyć, żeby córka moja została uruchomiona, dopóki ja żyję.